Dzień dobry! Nie samą piłką człowiek żyje. Boy. Będziemy znowu z żołnierzami. Amerykańskimi. Jakim ty będziesz żołnierzem? Wege żołnierzem będę. DJ Wikary, serdecznie dziękujemy. Leżały, czekały na nas. Chili and macaroni. Chili et macaroni, powiedz po włosku. Menu numer 2. Vegetable crumbles with pasta in taco style. To musi być dobre. To musi być bardzo dobre. Solidna jest ta paczka. Z Ohio. I tu jest napisane Warfighter Recommended, czyli jesteście warfighterami, czyli tak zwanymi wojownikami wojennymi. To commended, jest to Recommended, Tested i approved, czyli też jest pieczątka na tym. Masz otwierałkę. Jesteśmy głodni, ale przede wszystkim chcemy być dobrymi żołnierzami. Jest folia. Dla foliarzy. Dla Violi. Oj, dużo tego jest. Oj, ileż funksu. Dobra. O, sztuczce dały. Chyba. O, panie! To chili makaroni to jest takiej konsystencji, jakby już to ktoś raz zjadł. Co tutaj jest? Zrzewacz. Są gumy do rzucia. To danie główne chyba. Ale ja mam coś, czego nie było. French Vanilla Cappuccino. Masz widelec? Czy masz samą łyżkę? Dostajesz widelec? Ja mam łyżkę tylko łyżkę. Człowiek myślał, że dostanie coś więcej, ale niestety. Vegetable Cracker. Chyba od tego zacznę. First Strike. To jest na rozwolnienie, wydaje mi się. Chunky Peanut Butter. Krakersy też mam, ale nie wiem, czy one są wegańskie. Nie, ja mam warzywne. No, gumą do rzucia pachnie. Papier toaletowy, jakby mnie zgięło po tym. Co tutaj jest w tym przyborniku? Kondom? Nie, to nie jest prezerwatywa, to jest... Pure Coffee! Czysta kawa w takim małym dziarostwie. Dwie gumy do rzucia, bo jakby dali jedną, no to byś nie mógł koledze dać, który jest razem z tobą w bunkrze. Mokra taka chusteczka odświeżająca bez lateksu. Crushed red pepper. Co ciekawe, jest ja mam czerwony. Chili and lime hot sauce. Sól. Ale jodowana. Sól lemoniadę mam i gumy. A papier toaletowy miałeś? Tak. Z recyklingu. No ale pachnie lepiej niż ten polski. Śmietanka do kawy. Większa 3 razy niż kawa. Jest sugar, ale nie brown sugar. Są zapałki, słuchajcie. Czyli dla palących. Da. Dobra. Warzywne. Po prostu zwykłe krakersy. A ja mam krakersy warzywne. Na pewno są kruche. Są bardzo kruche. Smaku to nie ma w ogóle. Krakers bo krakers. Tak jak od ciebie ułamię, żeby zobaczyć, czy czymkolwiek się różni. Nie, no to pachną jakąś papryką. No nie, to rzeczywiście, to moje lepsze. Ale czy dużo lepsze? Na pewno nie. Fat Free Lemon Puppy Seed Pound Cake. Ciasto lemonowe. O, masło orzechowe. Picie. Ono wygląda, jakby już raz ktoś się zjadł. Ser z jalapeno. Chyba już w jakiejś paczce to mieliśmy. Jakieś to było. No, spół, dobre. No z tym masłem to wchodzi, ale umówmy się, z masłem orzechowym to wszystko wchodzi. Ja nie jestem fanem. Jest tłuste, ma dużo energii, dokładnie. Też ma taką konsystencję. To ten serek taki topiony. Tak, więc podobna konsystencja do tego masła. Tak, jedliśmy to. Pachnie. Ale to też szał. To nie jest jakieś szałowe. Nie. Krakersy na pewno lepsze niż te polskie. Bo na tych naszych to, jak ktoś ma protezę, to może zgubić tą protezę. Masło daje okejkę. Ale ten ser ostry, na to. Drugie, trzecie tempo. Ciasteczka jakieś. Orzeszki. Orzeszki? Mhm. Orzeszek? Dobre. Ostre. Ale to różne są, to są rykowca orzeszki. To jest naprawdę bardzo ostre. No dobrze, a ja mam jakiś peppermint candy rings, czyli jakieś cukierki z pieprzem. Ciekaw jestem, o co tutaj chodzi. Były takie cukierki. No to pastylki są. Pastylki miętowe. I co? Pierścionki taki żołnierz ma się tym najeść? Life savers. One ratują życie. Jak? No weź sobie jednego. To co, że tak one A co, masz opierdolisz taką paczkę cukierków i będziesz najedzony? I one... Nie, no to ta moja, mimo tego, że jest wege, to póki co jest naładowana mocno kaloriami. Poza, jak jesteś na wojnie, nie myślisz o tym, że za chwilę, że zjadłeś ostre i trzeba będzie, to ostre będzie chciało wyjść. No nie. Ja nie lubię nigdy miętowych cukierków, przepraszam, no. Nie urzekła mi historia tych. To bardziej, że one po chwili już nie są takie miętowe. Twarde są. Cukierku, odkładam cię na później. Przepraszam. Cappuccino. Można je zrobić w wersji ciepłej albo zimnej. No bo na wojnie czasem nie masz ciepłej. Panie kochany. Jakaś bułka. Tam jeszcze jakiś mieć przyprawy chyba. To ciasto. Ciasto lemonowe. Przeciąłem jakieś takie coś, żeby do not eat jest napisane. To chyba niedobrze.
Słodkie bardzo to ciasto. Dobre, słodkie. A ja mam energetyczny batonik. To są batonik taki o konsystencji też łamacza zębów. Słodkie. Jak ktoś ma tępy nóż, albo tępe zęby, to tego nie zje. Dobra, ukroiłem. O Boże. Nie jest to fajne. Mocno się ciągnący. Maliny jeżyny. Coś takiego. Mhm. Ale czy historia tego batonika jest jakaś większa, czy nie? A to ciasto dobre. Ja lubię takie. To jest takie a la babka trochę, nie? Taka pieskowa babka. No? Pieskowa babka. Ja mam do picia, jak to kiedyś w sklepach się wchodziło. Proszę pani, taki napój w woreczku ze słomką. A jaki chcesz, synku, smak? Orangę. Pomarańczowy ten granulat jest. Ta kawa nawet pachnie. Dobrze pachnie. Dobrze, no. Wlejemy wodę. To będzie mrożona kawa. Czy żołnierz na wojnie pamięta, żeby przemieszać? Pamięta. Ma łyżkę. Bo po to dostał łyżkę. Cappuccino. Niech to się chwilę przegryzie ze sobą. Ja jeszcze mam beef snack, wołowinkę. Uj, ale takie skromne te kawałki. Myślałem, że większe. No jestem ciekaw tego swojego dania, bo ono jest dwuskładnikowe. Jest takie bardziej wilgotne. Jest niezłe. Gumowa. To kilka banów. Myślę, że też kaloryczne. Chyba się karoten wytrącił. No, bo jakieś inne chemikalium. Wszystko już chyba do niego. Ciasto na tak, wołowinka na tak, cukierki miętowe na nie. Spoko. Marnej jakości taki napój pomarańczowy. Niedobre. Chemiczne, bo kolorowe, brudzi kubek. Sprawdź tej kawy, no taka milkshake taki. Na pewno lepsze. Dwa razy lepsze od tego orangę. Też chyba nawet lepiej smakuje taka zimna. Tak. Niezła, niezła. Niezła. Przystępujemy do... dania głównego. A, czekaj, jeszcze tutaj coś miałem. A, no to jest do gotowania. Najpierw na górze jest napisane, że trzeba rozerwać. Tak. Wodę trzeba wlać. No do tej drugiej linii trzeba dolać. Dobra. I do środka tamto, tak? Nie, nie do środka. A, to trzeba zgiąć, tak? Tak. Czyli pomiędzy tą folię, a tamto dziadostwo. Tak. No dobra, niech się zacznie robić. Ta moja paczka, jakby policzyć kalorie, wydaje mi się, zaczyna, że... Zaczyna coś czuć. Dość kaloryczna. No ten baton energetyczny nie polecam. Orzechy, masło orzechowe. I co jeszcze tutaj miałem? Krakersy. Krakersy. No i to ciastko takie słodkie bardzo. A, żeby wodę podgrzać w tym. Tak. Przypraw nie wiem, czy masz. Mam sos chili and lime. No właśnie nie. Moja chyba wydaje się taka trochę uboższa, wydaje się. No ale za to miałeś ciasto dobre. No coś za coś. No tak byśmy z jednej i z drugiej coś zmontowali. Coś tam się dzieje. U mnie jest gorąco bardzo. Mnie też. Orzeszka? A, sieknę. Nie, no orzechowa ta moja racja. Fajne opisy, do czego ta racja służy. Kiedy stracicie siły, kiedy stracicie motywację. Kto był na wojnie, albo oglądał Szeregowca Ryana, czy być może Kompanię Braci, wie, że u żołnierza bardzo ważne jest tak zwane morale. Na pewno to wszystko zje, jedno jest pewne. Zesra się po tym. 227 gramów, tyle wiemy, z Cincinnati. 210 kalorii. No to nie jest dużo. 240, też nie dużo. To też tak bym powiedział, bardzo skromnie. Bez cholesterolu. No dobrze. Jak kurwa ma być zmotywowany? Jak on ma trzymać karabin? Jak on opierdoli coś takiego? To on nawet nie będzie wiedział, że to zjadł. Tutaj na dole to u mnie już jest bardzo gorąco. Ja sobie przełożę na drugą stronę. Ale strasznie czosnkiem pachnie to paliwo, ten podgrzewacz. To nie jest czosnek, to jest jakiś taka... To jest taki chemiczny zapach jakiś. O, lemoniadkę jeszcze mam. No proszę. U mnie ta lemoniada to nie no. Osadziła na całym kubku jakieś nie wiadomo co. Dobra, spróbujmy tej lemoniady. Pokaż wodę. Samo zdrowie. Połuchaj. Pachnie jakby no, taki WC Picker no, do toalety. WC Picker, no. No. Spróbuj Piotr, zobacz jakie dobre. Powiem tak, chyba lepsze od mojego. Lepsze, ale... Strasznie kwaśne. Kwaśne bardzo. No dobra, chyba już, nie? No niby się to podgrzało, ale... Uj, u mnie na dole to nawet bardzo. Dobra, jedzmy. Na dole mam ciepło, ale na górze zimno. To się podgrzało, to się podgrzało. Ja tylko powiem jedno. To już raz ktoś jadł. Proszę pana, tu się chyba coś zepsuło. Co to jest?
Czy zobacz. Jakaś szarlotka. Makaron. Fasola. Nie jest to złe. Powiem wam, że to moje też nie jest złe. Jest to makaron z wołowiną. W sosie pomidorowym. Jest śmietanka, jest sól. Ja mam ostry sos. Ja troszkę czerwonego pieprzu dodam. Ja sprawdzę tego sosu. Jest naprawdę okej. Okay. Pojadź swojego. O, jaki ostry sos. Ostry sos i taki strasznie kwaśny. No to danie główne i twoje, i moje zdecydowanie z całej tej reszty najlepsze. Tak. A ten sos chyba za ostry. Mega. W ogóle to dla tych wegeświrów strasznie przeprawione. A ten... Taka pulpa z ananasa i z jabłka. To wydaje mi się, że to bardziej na deser. To jest taki wkład do szarlotki, bym powiedział. Tak. Na pewno ma wpytę cukru. Od chuja. Ktoś nie mam mokrych chusteczek. Ktoś zapyta. Mam. Jaki to jest... te chusteczki czym pachną? Domem. No po prostu domem. Jednak syte jest to. Zjedliśmy to wszystko i... Tutaj kalorii jest. Żołnierz najedzony, to żołnierz zadowolony. No jeszcze sobie też tutaj dziabnę. Mała ta fasola jest. No i tu jest minus. Zjedliśmy. Człowiek by się chciał napić, a ten napój Orangę jest naprawdę słaby. No dobrze, co możemy o tym powiedzieć? Dobra paczka, także dzięki Wikary. Bardzo dobra. Te dania główne... Został jeszcze klimer, zapałki no to na zimę. Straj taśma, no to wiadomo, się nie zepsuje. Ojej, jestem najedzony. O! Zapomniałem, że to dalej się grzeje. Ile to się grzeje? Napiszcie nam w komentarzu, jak to się tak zostawi samoistnie. To niedobre, ta pulpa. Nie, znaczy... No wiesz, jakbyś nie jadł 2 tygodnie, to byś zjadł ze smakiem. No i te cukierki, te pastylki, no... Miętowe. Jakbym nie jadł 2 tygodnie, to by mi karmę dla zwierząt zjadł. Gumę miałeś? Nie wiem. Nie, no była chyba, bo mam. Ta miętowa? Mhm. Przynajmniej na początku? Nie masz pasty, nie masz szczoteczki. Ta guma jest namiastką higieny w jamie ustnej. Ale to nie jest jakaś super jakość. Szona, za chwilę straci smak. No aż nie żuje w ogóle. Umiecie robić balona? To nie zrobicie. Na pewno na jeden dzień w warunkach bojowych by nam to starczyło. Na pewno ten baton proteinowy bez szału, absolutnie. A cała reszta wydaje mi się całkiem okej. Nie mam smaku już. No. Ile? Minuta? No. Ten cracker jest lepszy niż w polskich racjach, ale też jak gdyby głowy nie urywa. No i wszystko. I wszystko, no. Ta kawa też była całkiem spokojna. Kawa lepsza od tego mojego picia pomarańczowego, to się nie nadaje. Do cappuccino. Słuchajcie, jesteśmy najedzeni. Przez chwilę poczułem się trochę jak Amerykanin. Yes, that's right. Bardziej tak jak Bill Gates niż ten drugi. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, dzwonka i suba, napiszcie nam komentarz. A jeżeli jesteście w kraju, w którym żołnierze jedzą głową rzeczy, których jeszcze nie jedliśmy, dajcie nam znać. Chętnie przetestujemy rację żywnościową z waszego kraju albo z waszego regionu. Więcej bym tego nie zjadł. Ojej. Twoje było chyba lepsze. Oj, a czuję, że nie wiem co tu jest. To chyba jelito grube. Dziękujemy. Mówimy. Wracamy do karabinów, do pracy. Trzymajcie się, rodacy. Ahoj, drużyno.